Że ci nie opuszczę aż do śmierci.
Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me live. I got the sun shining on my soul. Electric current down in my bone. So amazing. Got me shaking. Pay attention if you know. Now I'm ready for my intro. Brought to you by my style alone. Clean and pretty, perfect fitting. You never seen a shit before. Get ready like 1, 2, 3, 4. Wow! It's so good. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. I found my shelter from the storm. I move my energy in perfect form. It's thunder rumbling. That real good loving. I'm so fresh, I thank the Lord. Just watch me now. Just watch me. Yeah. Dlatego, że jest taki normalny. Normalny, ale też taki trochę zwariowany. Myślę, że to jest osoba, która idealnie pasuje do mnie. Świetnie się dogadujemy. Bardzo dobrze nam się spędza razem czas. Mamy podobne pomysły, podobny gust. Lubimy te same rzeczy. Myślę, że po prostu do siebie pasujemy. Myśmy się poznali w klubie i w sumie była to najładniejsza dziewczyna w tym klubie. To od tego się zaczęło, a później kilka spotkań, zaczęliśmy się dogadywać i stwierdziłem, że to jest osoba, która ma poukładane w głowie, że jest normalna. A później już było tylko lepiej, tak? Coraz bardziej poznawaliśmy się i zaczęliśmy się dogadywać. Nie zawsze, ale summa summarum zawsze gdzieś tam się dogadaliśmy. Wszystko dobrze, nam się spędza ten czas. Czasami się kłócimy, mamy też bardzo trudne charaktery, ale zawsze się godzimy. No jasne, ja pamiętam, jak mi się oświadczył, co czułam. No byłam przede wszystkim bardzo, bardzo zaskoczona, bo się zupełnie tego nie spodziewałam. Trochę zestresowana, bo miałam sobie mnóstwo adrenaliny z tego powodu, że to było na paralotni. Zrobił coś zwariowanego, właśnie takie coś, co pasowało do Łukasza. No i jak ja startowałem pierwszy, tam wylądowałem i jak Patrycja wylądowała, to ja już czekając pierwszą. Zrobiłem ręce. Od razu powiedziałam tak. No. Myślę, że jeśli chodzi o wygląd, to będzie mnie bardziej pomarszczenie, a jeśli chodzi o relacje, to mam nadzieję, że będzie tak samo jak teraz. Co bym chciał powiedzieć Patrycji? No na pewno, że ją kocham. Ale myślę, że to wie.
No i żeby się nie zmieniało. Bardzo go kocham, jest najlepszym mężem na świecie.